Pruszkowie I odbył się gminny turniej tenisa stołowego o puchar wójta gminy Kościelec oraz puchar sołtysa sołectwa Ruszków I. Do rozgrywek zgłosiło się 25 uczestników, których podzielono na 4 kategorie wiekowe. Juniorów młodszych do lat 18, chłopcy i dziewczęta, mężczyzn od 18 do 40 lat oraz mężczyzn plus 41 lat. Zawodnicy zawzięcie rywalizowali o miejsce na podium, lecz nawet ci, którym nie udało się zająć jednego z nich, nie czuli się w żadnym stopniu przegrani. Mecze rozgrywano w miłej atmosferze, zgodnej z duchem fair play, a licznie zgromadzeni kibice dopingowali tenisistów. Szanowni Państwo, ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować za przygotowanie tego turnieju. Dziękuję organizatorom. Organizatorami była przede wszystkim pani sołtys, której tutaj nie ma dzisiaj, jest nieobecna z uwagi na chorobę. Pani Ewa Fabiańska. Dziękuję bardzo tym wszystkim, którzy pomogli. Ochotnicza Straż Pożarna z panem prezesem, z panem naczelnikiem. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Dziękuję również panu Mateuszowi Kujawie, panu Pawłowi Sochackiemu. Oni tutaj byli również też zawodnikami. Pomogli w przygotowaniu regulaminu, w przygotowaniu tej całej imprezy. Także pierwszy turniej tenisa stołowego, gminny turniej tenisa stołowego mamy za sobą. Gratuluję tym wszystkim, którzy uczestniczyli. Jeżeli ktoś, komuś tam się nie udało w tym roku, to będzie miał możliwość w przyszłym zagrać i dokonać rewanżu. Tradycyjnie turniej zakończono wręczeniem pucharów i nagród, a odebrali je. W kategorii do lat 18 pierwsze miejsce Piotr Spławski, drugie miejsce Albert Sowiński i trzecie Filip Perek. Kategoria 18-40 lat, pierwsze miejsce Wiktor Biernat, drugie Mateusz Kujawa i trzecie Mariusz Kędzierski. W grupie 41+, pierwsze miejsce wywalczył Wojciech Biernat, drugie Paweł Sochacki, a trzecie Sławomir Piaseczny. Wśród kobiet najlepsza była Magdalena Szczesiak, a tuż za nią Eliza Stępniak. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok, bowiem organizatorzy mają ambicje, aby turniej na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń sportowych na terenie gminy Kościelec.